Bardzo. Przystępujemy do punktu 4.3. To jest podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w osiedlu na wzgórzach zgodnie z pismem. I tu jest numer tego pisma w projekcie uchwały. Szanowni Państwo, i tutaj się zwracam do pani nagrywającej naszą sesję. My tutaj w trosce o ochronę danych osobowych w projekcie uchwały używamy tylko skrótów pani Marzena S. Natomiast Państwo radni mają prawo wiedzieć, kto to jest, i bardzo proszę, żeby tego nie było w zamieszczonym materiału. No nie wiem, czy wyłączenie, czy później wykasowanie. Mianowicie chodzi o lokal w osiedlu w Krakowie z panią o przedłużenie umowy najmu na następny okres. Pani funkcjonuje tu w uchwale jako pani Marzanna S. Tutaj chciałbym podziękować koledze Stanisławowi Rajskiemu, bo nie tylko on, ale i Iwonka Ochyl dołożyła starań. To już mówię generalnie, jak Państwo widzicie w projekcie, mamy kilka uchwał odnośnie lokali socjalnych i razem z koleżanką Iwoną przeprowadzili wizję lokalną tychże lokali, co jest jednym z warunków podjęcia uchwały. W niektórych zastali mieszkańców, w niektórych nie, ale w każdym lokalu byli. I teraz tak, projekt uchwały jest projektem Komisji Spraw Mieszkaniowych, w imieniu której zabierze głos koleżanka Iwona Ochy. Komisja Mieszkaniowa po zapoznaniu się z pismem z Urzędu Miasta Krakowa i przedyskutowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Tutaj listy nie było, ponieważ pani nie było w domu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zarząd nie wnosi uwag do projektu uchwały. Natomiast, tak jak Państwu powiedziałem, sprawa dotyczy lokalu socjalnego numer 18 położonego na osiedlu w Krakowie i jest to lokal wynajmowany przez panią. Lokal składa się z dwóch pokoi o powierzchni 25,95 m², kuchni oraz pomieszczeń przynależnych o powierzchni użytkowej łącznej 37,13 m². Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Kto był przeciw? Podjęliśmy uchwałę jednogłośnie.